Hej, hej, hej! Witam was wszystkich, moi mili, z tej strony. Wita was Kaldyrn ponownie z gry Dragon Age 2, jak zapewne zauważyliście. Będziemy sobie kontynuowali naszą przygodę. Jak zapewne pamiętacie, ostatnio rozpoczęliśmy wykonywać zadanie dla Meryl. Musieliśmy pokonać Warterella. I nam się to udało, oraz odnaleźć zwłoki trzech zwiadowców elfich. Również nam się to udało. Teraz wracamy sobie szczęśliwie do obozu. Ale niestety taki powrót szczęśliwy nie będzie trwał zbyt długo. No właśnie, tak jak mówiłem. Przed nami jeszcze starcia z nieumarłymi. Na szczęście to starcie nie jest zbyt trudne. Prawdziwe wyzwanie czeka nas za chwileczkę, gdzie po raz kolejny będziemy musieli powalczyć z nieumarłymi, ale tam już będzie o wiele trudniejszy przeciwnik do pokonania, który potrafi zdjąć naszą drużynę w sekundę dosłownie. O ile się nie mylę, tędy. What have they been saying about me? They must think I'm worse than the blight. Okej, Meryl, na pewno nie jesteś gorsza od plagi. I've never hurt the clan. They had no... Oj, nie dałem ci dokończyć. No, powiedzmy. Okej, są kolejne trupy już w ciebie leżące je na ziemi. Troszkę oddalę sobie ujęcie kamery. Wycofam wszystkich. Wow! Już uderzenie. Okej, lepiej z grubej rury zacząć napieprzać, bo... Kto tam pobiegł? Avelina, tu jest Meryl. No tak, wszyscy tu teraz biegną. Co za ludzie, dobra. Trzeba rozprawić się z tą właśnie mroczną zjawą. Wow. Dobrze, udało się. Padła martwa. Dobra, Avelina, 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 szybko lecz się. My zostaniemy w trybie leczenia. Sami możecie przyznać, że walka, no, dosyć wymagająca, gdyby nie pozbyć się tej zjawy już na wstępie. Nie mam man. Dobra, miksturka. Varric ginie. A to dlatego, że ci z tyłu do niego strzelają. Uff, dobra. Starcie było... No, trzeba przyznać, że dosyć długie. Ta mroźna zjawa nic nie zostawiła po sobie. Okej, wychodzimy. Troszkę expa udało nam się zgarnąć. Dostaliśmy level, czyli musimy iść i przebrać się w lepsze ciuchy. To jest podstawa, jako że... No tak, dokładnie, dysponujemy już 17 levelem. Tak więc mogę założyć nowe ciuszki.
musimy jeszcze tylko porozmawiać z przywódczynią klanu Meretari. Meretari, czy jakoś tak? Masaranus, I'll breathe easier knowing that we will lose no more people to it. We found these. I'll return them to their families. We lost Paul. In the cave, he fled at the sight of me. Straight into the Vaterol. Many of the clan fear you will bring back the corruption. Or worse, from the mirror. And where did they get that idea? I am their keeper, Dalen. It was my duty to warn them. It's still not too late for you to return to us. Reconsider. There's no need for you to live alone. Must we go over this again? You'll never accept what I'm doing. The Alluvian is a trap. It cost us Tamlin. It led you to blood magic. Will you let it twist you further from who you really are? And who am I? We've done as you asked. Honor our bargain. Give me the Arulin home. Hawk, because Meryl won't listen, I give this heirloom of my clan to you for safekeeping. Please, don't let her do this. Thank the creators. I thought maybe she'd go back on her word. Może zbadamy to jeszcze troszkę dokładniej. Is it worth restoring this mirror if it turns your clan against you? You know what it's like to lose everything, Hawk. Not just our land and freedom, but history, stories, language, magic, rituals. Even our gods are gone. It is a sacrifice, but if the mirror restores even one fragment of the past, it's worth it. What did the Keeper mean the mirror led you to blood magic? The shard I picked up was corrupted. I couldn't cleanse it without help. The Keeper refused. She said that it belonged to another time and should be left there. So I found a spirit. It gave me the power to purify the mirror through blood magic. I've never heard of blood magic purifying anything. There's nothing inherently evil about blood magic. It's magic, like any other. The power that contaminated the mirror was too strong to be driven out by normal means. If I had piles of lyrium lying about, I could have used that, but I didn't. I used what I had. Okej, dajmy jej ten sztylet, bo inaczej przestanie nas lubić. I hope this helps you finish your work on the Alluvian. Thank you. I knew you would understand. Let's be away from here. The others are giving me the evil eye. Okej, 15 poparcia u Meryl, 1000 expa. No, jesteśmy już w sumie na maksa, lubiani przez nią. A właśnie, nim odejdziemy stąd, sprawdzimy jeszcze sklep mistrza Ilena, posprzedajemy to, czego nie potrzebujemy. Troszkę tego jest. Pyk, 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 pyk. Sprzedaj śmieci. Okej. Dalish crafting is second to none, I assure you. I możemy wracać. Przypomnę tylko, że został nam jeszcze jeden plecak do odnalezienia. Byśmy mieli więcej jeszcze miejsc o 10, 100. Ale przyznam się, że nie pamiętam, gdzie jest ostatni plecak. Być może po drodze gdzieś przypadkiem na niego wpadniemy. Obserwuję, nic nie leży. Okej. W takim wypadku wracamy do Kirkwall i na początku wstąpimy do posiadłości Hawka, tak jak mówiłem. Co my tu mamy? Katownia, zadanie zielarza. O, wykonaliśmy zadanie zielarza, bardzo dobrze. To zaraz pójdziemy mu również się zwrócić. Tu mamy pod wisielcem oferta i utrata. Spoko, spoko. Tak jak mówiłem, najpierw posiadłość Hawków.
Okej. Okay. Zobaczmy, gdzie był nasz sprzęt. Barbarzyńcy nie, to była raczej spuścizna apostaty albo pamiątka Aldonada. Szata Aldonada, tak, to była ona. Na pewno jest obrażenia, tak, zdecydowanie jest lepsza od mojej aktualnej szaty. Tak więc zamieniamy. Co my mamy tu jeszcze? Hełm. Oko mądrości. Nieuchwytne rękawice. Regeneracji. Obrażenia, regeneracja. Siła woli. No, powiedzmy. Zimnego przesilenia. O, te są znacznie lepsze. Identyczne jak te, ale mają miejsce na klejnot. Nie wiem, dlaczego wcześniej ich nie nosiłem. Zabierzemy. Szybko chody. Krzepkie trzewiki. Regeneracja, odporność na magię. Pas wizjonera dla Andersa tu jeszcze jest. Zobaczmy, co jest w spuściźnie apostaty. Jakieś buty, długa wyprawa. 16 obrona, żywotność. I tu jest jeszcze dla Andersa. Okej. Te rękawiczki założymy. No cóż, te buty są niezłe, ale wyglądają jak kalosze. I to mi w nich zdeczka przeszkadza. Szybko chody chyba wezmę. Będę miał mniej pancerza, ale. No coś na tym zyskam. Zobaczmy, zdolności lecznicze. Powiedzmy, że będę ich używał. Coś jeszcze. Poziom 13. Nie, dobra, ten hełm, który noszę, jest akurat bardzo dobry. Rękawiczki. Odporność na magię, regeneracja siła woli. O, te rękawiczki są całkiem niezłe, więc je zabiorę sobie. Miałem nosić zimowego przesilenia, ale jednak te są znacznie lepsze. Dobra. I tak ubrani możemy wyruszać dalej. Wydawało mi się, że inaczej będę wyglądał. Ale dobra, zaraz to się okaże. I tak, na początek pójdziemy oddać zadania zielarza, które udało nam się wykonać, na szczęście. Zobaczmy. No, 1000 expa wpada, 3 suwereny, kolejne, bardzo ładnie, mamy już 104. Zobaczmy w takim wypadku, co on ma na sprzedaż. Kaloszy już nie będziemy potrzebowali.
Szaty samozwańca również. Prastary skórzany Kirys również. Opończy zbiega również. Kirys krzemiennej kopalni również nie będę mógł używać. Okej. Okay. Co tu masz? Odporność duchowa, leczenie. Z tego co widzę, nic ciekawego. Okej, okay, ale troszkę wpadło nam przynajmniej doświadczenia. No i niestety wyglądamy tak samo. Ja zmieniłem tą zbroję, aby na pewno? Szata Aldy Nona, no zmieniłem. Jest bardzo, bardzo dobra. Tylko szkoda, że wygląda tak samo jak tamta. Myślałem, że zmieni się jej wygląd, ale cóż. Dobra, gdzie dalej pędzimy? Mamy tylko jedno miejsce pod Wisielcem. Oferta i utrata. Niech no sprawdzę. Nowe zadania dla towarzyszy. Zadania poboczne. Oferta i utrata jest zadaniem głównym. Dobra, czyli w takim wypadku porozmawiam z Meryl w jej domu, w obcowisku i porozmawiam z Meryl. Okej, czyli dwa razy musimy pogadać jeszcze z Meryl. Ruszamy w takim wypadku. Co nam masz do powiedzenia? Hawk, I could never have faced the Keeper myself. I never imagined a human would help me restore Dalish history. No one ever understood. Not the Keeper, not my clan. Just you. Okej, oczywiście wybieramy tę opcję. I'm sensitive, handsome and supportive. What else could you possibly want? Nothing. Oh, not that I'm saying that I want you. I'll just stop talking now. You're the first real friend I've ever had. Maseranus Letheline. Ale mnie drażnią ci ludzie, którzy wiercą nad moją głową. Okej, okay, pierwsza. Zadanie ukończone. Powrót z rozdartego grzbietu. Jeszcze raz kontynuujemy rozmowę. Oh, Hawk. Come in. I was just... Am I crazy? What? No, of course not. I thought the rule in a home would fix everything. The mirror would work and everything would be right again. But I keep dreaming of Paul's face. Everyone that I care for thinks I'm a monster. It's hard to imagine someone more lovable than you. That's so untrue. I can think of someone. You've been so good to me. Someday I'll make this up to you, Letheline. Okej. Okay. Ukończone zadanie. Kwestionowanie poglądów. I co my mamy dalej do zrobienia? Chyba... Resztę skrytobójców. Okej, okay, może skrytobójców. No, skrytobójców może wpadniemy. Udaje się nocą do tawerny pod Wisielcem i znajdź strażników, którzy dopuścili do schwytania Kunari. Okej, okay, w takim wypadku tam pędzimy. Tylko to nam pozostało. Orwald Samochwała. No dobra, pogadajmy z nim. Hmm. Rich spending. It's a bit over your head, isn't it? That's right, pal. Tonight I'm paid and blessed. And all I had to do was turn my head. To all my friends. Hey, step back. I know important people. We're gonna show this city what to do with heathen oxmen. Guard captain,
Would you like to have a word with your man? Guard captain? Who? What? Who? Who what? I don't... Who bought you? Who bought the honor of a proud guard of Kirkwall and made him a drunken Mabari bitch? I don't know. He was a Templar. I swear. Coś mi zasłania. He had the seal of the Grand Cleric and everything. It's true. Aha, dobra. To... The penalty for abandoning your post is 10 days on the wall. Miecz, który... I expect you to report in the morning. Dzierży Avelina. There's your answer. A Templar. With the Grand Cleric seal, no less. Well done. Okej, zadanie zaktualizowane. Czyli co? Idziemy dalej. Uda się do zakonu i dowiedzieć się, czy Wielka Kopanka jest zamieszana w zniknięcie Kunari. Czyżby Kościół maczał w tym palce? No może okazać się całkiem ciekawe. So you're taking the captain of the guard to accuse the grand cleric of funding zealots? It's a careful chat about missing Kunari. Some days, Hawk. The Grand Cleric, please. Tell her it concerns the Kunari. O, zobaczymy, co Wielka Kapłanka będzie miała nam do powiedzenia. Sarah Hawk. A, no i wiadomo. Sister Patrice. Już mieliśmy z nią do czynienia. Time has changed us both. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. And you always assume their side. I was naive when last we met. I did not want you dead, but I felt a death was necessary. That may be too fine a point for you to understand, but you must admit, you came out the better for it. A Templar may have misjudged an order and abused the Grand Cleric's authority. I assure you, the Templars would never embarrass the Chantry, at risk of the Knight Commander's wrath. Men were hired for the righteous task of kidnapping a Kunari delegate. A pause that says you knew. But does her grace? The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. Gówno prawda. I'll speak to her grace another time. You will not always be here. Stubborn. All right, Sarah Hawk. If you won't abandon this, let me offer you something. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. And he is what to you? He is my former bodyguard, Ser Von El. Assume what you wish, but I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sarah Hawk. Come see the unrest these Kunari have inspired. No, jestem tego bardzo ciekaw. Need I say I'm skeptical? It's her game for the moment. Okej. Okay. Zmienię sobie tutaj troszkę skład drużyny. Wezmę sobie Sebastiana. Rozdam mu atrybuty. O właśnie, tak żeby mógł otwierać skrzynki. Tu ma rozwinięte na maksa specjalista w takim wypadku. Harmonia. Oczywiście dodajemy w to, ponieważ bym zabrał Sebastiana i troszkę podniósł u niego poparcie. Ale tego nie mogłem robić.
Mostly it stands in my house. Nie mogłem go mieć w drużynie, ponieważ nie potrafię otwierać najlepszych skrzynek. Tak więc teraz już tego problemu nie powinno być. Schronienie Sir Varnella. Okej. Okay. Pędzimy. U Sebastiana powinniśmy dostawać poparcie w końcu. Tutaj są sprawy związane z kościołem, a on, przypomnę tylko, że jest bardzo uduchowiony. Stoi po stronie kościoła w zaparte, tak więc jeśli ktoś coś psuje od środka w kościele, to on z wielką chęcią powstrzymałby to. Patrice is here somewhere. I jeśli będziemy stawali po odpowiedniej stronie, to na pewno jakieś poparcie u niego dostaniemy. Chodź tu, Sebastian, pierwsza. Pierwszy sprawdzian. No ładnie, wszystko rozbrojone. Czyli nie będzie raczej problemu już. I co my tu mamy? Remove the fangs and it is lost. They are weak before the faithful of the Maker. The only certainty in their precious cune is death before the righteous. Sir Varnell! Take a knee, faithful. The Chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember Sirrah Hawk? Mam wrażenie, że chce nas wykorzystać. The Kunari have friends, Templar. How will you answer their allegations? You want a fight? Face someone whose weapons are not bound. Righteous! Destroy them! No, poparcie u Sebastiana, dokładnie o to chodziło. Zaczynamy z grubej rury. No i został tylko... O, od tyłu przyleźli. I to całkiem sporo ich przylazło. No, szybko, szybko, gdzie te kule ognia? Dobra. Coraz więcej, coraz częściej muszę używać leczących naparów. Dobra, idzie nieźle. Kurde, kolejni. O, w mordę, ale ich tu dużo. Meryl chyba nam padnie. Dobra, wskrzeszenie się powiodło. Musimy wybić sobie miksturkę many. A i po raz kolejny Meryl padła. No, poradzimy sobie bez niej. All right. Time to bring this mess to the Viscount's attention. Poszłoby trochę lepiej, gdybym miał Varricka oczywiście, ponieważ dysponuje potężniejszą bronią, ma więcej zręczności, większego krytyka. Madness. Madness.
Yes, Excellency. Chantry involvement. Even if they are fringe elements, oh, it could not be worse. Her Grace had no knowledge of this affair. I trust she will deal with it swiftly. You killed them? All of them? Tak. Kogo by tutaj poprzeć? A mother serving the Grand Cleric allowed this to happen. Are you quite sure? She held a blade with them? Told them to fight you? No, I cannot say that. Of course not. Blasted mother. You have no idea the storm these allegations would cause. It would destroy what support I do have. I have had trouble with her before. She is slippery. I understand. I will make my inquiries, gently, and you should be careful in your associations. For now, we have other problems. We have the delegate, but I can't return the bodies to the Canary in this state. Sirrah Hawk, you know the Arishok. What should I do? I tak się dowie spal ciała. Hiding this would only make it worse. Dokładnie tak. It would, wouldn't it? I'm losing my sense of how to balance this nightmare. I appreciate your help in this matter. As bad as this is, it could have been much worse without you. Kirkwall owes you. I owe you. Okej, kolejne 1000 punktów doświadczenia, kolejne poparcie u Sebastiana, tak jak mówiłem. W tej sprawie się nie myliłem, że Sebastian zacznie nas darzyć swoim poparciem. Właśnie jak będziemy wykonywali zadania w służbie zakonu. Troszkę podrosło, brawo, brawo, brawo. Dobra, i sądzę, że w tym miejscu będę mógł zakończyć odcinek. Jej rycerska tarcza. Dla kogo to jest zadanie? Dla Aweliny. Ale to wszystko już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i czekajcie na następne pełne wrażeń. Na następne odcinki, które będą oczywiście pełne akcji i przygód. Tak więc trzymajcie się jeszcze raz i do usłyszenia. Hej!